Ostatnio naprawialiśmy kamery. Pierwsza kamera. To jest bardziej fotopułapka. I teraz następna kamera. Podłączamy. Tutaj nawet diodami nie świeci. Zero reakcji na razie. Kamera nie reaguje. I tutaj już mamy coś do zrobienia. Więc odkładamy tą kamerkę i do niej zaraz powrócimy. Następna kamera. Kamera została źle zamontowana. Dobra, mamy termowizję. Na razie nic się nie grzeje. Jest. I jeden elektrośmieć mniej. Jeżeli chodzi o tą, to już nie na tym odcinku, ponieważ, jak widzieliście, i tak jest długi już ten odcinek. Więc tą kamerę, jeżeli chcecie, to pokażę w następnym odcinku. Ale nie naprawiliśmy tej kamery, która kompletnie nie włącza się nie reaguje na podłączenie zasilania. Więc sprawdzimy, co w tej kamerze jest zepsute. A może uda się ją naprawić. Zobaczymy. Więc jeżeli kamera nie reaguje w ogóle na zasilanie, to sprawdzimy czy w ogóle cokolwiek się dzieje w tej kamerze po podłączeniu zasilania. I do tego wykorzystamy termowizję. Więc na początku rozkręcimy kamerę, żeby dostać się do, do płyty głównej. To musimy odłączyć. Odłączymy silniczki, odłączymy na początek te dwa przewody, które są od silniczków. Silniczki na razie nam są niepotrzebne. Natomiast podłączę tutaj kostkę, bo to jest kostka od zasilania, więc podłączę ją z powrotem. Tak naprawdę, żeby sprawdzić, czy w ogóle coś się uruchamia na płycie głównej, wystarczy, że podłączona jest ta kostka, no i ta taśma idzie do następnej kamery, więc też niech zostanie. Włączamy termowizję. Dobra, termowizja odpalona. Na razie, jak widać, ciemność. Podłączamy zasilanie. I coś się zaczyna dziać. Karta sieciowa. Tutaj jest karta sieciowa. I ta karta sieciowa zaczyna się grzać. Znaczy zaczyna w ogóle działać, bo nie można nazwać grzaniem. 50 stopni. I z tej strony nic poza tym się nie grzeje. Odłączymy, musimy wykręcić tą płytę główną, być może coś pod spodem się grzeje i wskazuje na tą kartę. Zobaczymy, rozkręcamy, więc tak, odłączymy tutaj mikrofon. I tutaj w ogóle diody IR też odłączamy, zostawiamy samą płytkę, odłączamy zasilanie. I zobaczcie, z tej strony. Mamy kartę sieciową i ona nam pokazywała 50 stopni. A pod tą kartą sieciową jest regulator napięcia i być może jest on uszkodzony. Zaraz sprawdzimy, jak on, czy on się w ogóle grzeje, czy też nie. Sprawdzamy. Podłączamy teraz zasilanie. Zobaczcie. 90. 94 widzicie? uszkodzony jest ten regulator dzięki termowizji bardzo szybko ustaliliśmy problem w kamerze i wystarczy ten regulator wymienić odłączamy wszystko czy coś jest na nim napisane widzicie jakieś GBCO. i co to nam mówi? oczywiście nic nam to nie mówi na szczęście Posiadam gdzieś taką płytkę na części, więc wezmę z tamtej płytki, ten regulator wymienię i będzie działać. Musimy zdjąć obiektyw IRCAD. W innym przypadku, jeżeli będziemy próbować wylutować regulator, to, to stopimy tutaj nasz IRCAD i nie będzie działać. Więc to musimy odkręcić. Dobra, to jest IRCAD. To, o, tutaj się znajduje IRCAD. To właśnie przełącza Wam w tryb dzień noc jeżeli czasami pokazuje Wam się w kamerze różowy kolor, to winą jest ten IRK tutaj w środku. I zobaczcie, tak wygląda matryca od kamery. W tym miejscu właśnie nachodzi obiektyw. A my musimy wymienić ten regulator. I teraz zaglądamy do naszego pojemniczka. I mamy raz dwie płyty. Identyczne na części. Jedna to chyba nawet sprawna, jest mi się wydaje. A jednak nie. A tutaj jest kompletnie na części. My szukamy na wymianę taki regulator. I zobaczmy. Mamy płytkę. I mamy taki regulator w tym miejscu. To jest ten sam producent płyty głównej, więc zakładam, że ten regulator będzie pasować. Więc co? Po prostu pozostaje przełożyć z tej płytki do tej płytki taki regulator i sprawdzimy, czy kamera działa. Więc za chwilkę wracamy. Dobra, wlutowane, teraz schłodzimy. Na razie ufajdolone wszystko w topniku. Przelutowaliśmy regulator, umazane wszystko. Ale na razie tym nie przejmujemy. Na razie zobaczymy, czy w ogóle to zadziała. Bo jeżeli dalej będzie nie działać, no to będziemy dalej szukać i być może topnik znowu się przyda. Więc na razie to nie jest ważne. Podłączamy na razie zasilanie, podłączamy drugą kamerę. Dobra. Może jeszcze głośniczek podłączymy? Tutaj mamy kabel, i tutaj jest speaker. Podłączymy głośnik i podłączymy IR-Cut, Na razie bez przykręcania, po to tylko, żeby zobaczyć, czy w ogóle będzie coś działało. IR-Cut tutaj wchodzi. Dobra. Teraz tak Wam przygotuję. No. Zwarcie nigdzie się nie robi, nie. Uruchamiamy termowizję. Jest płytka widoczna. Ostatnio, jak pamiętamy, 90 stopni nawet miał ten regulator, więc zobaczymy teraz. Podłączamy 34. Jest dobrze. Słyszałem strygnięcie, więc to oznacza, że coś się zaczęło dziać. Ale nie słyszę głosu. Kamera jedna się uruchomiła, ale powinien być słyszalny głos. A może, może klient wyciszył go? Zrobimy reset przyciskiem. Zobaczymy, czy zadziała. Ok. Czyli klient wyciszył głos. Dobra. Czyli działa kamerka. I co mogę powiedzieć? Bez termowizji, to musiałbym miernik w rękę wziąć i po kolei sprawdzać napięcia. I droga. Wyłączę to, bo to cały czas gada. I droga do znalezienia usterki byłaby bardzo długa. Tak. Biorę termowizję w rękę, sprawdzam, co się przegrzewa, wymieniam ten element i kamera naprawiona. Oczywiście, łatwo to się mówi. Nie we wszystkich kamerach od razu to widać, bo nieraz jest tak, że ten element praktycznie niewidoczny jest, żeby się przegrzewał i trzeba wtedy faktycznie mierzyć napięcia. W tym przypadku udało się naprawić kamerę bez problemu, więc najpierw przemyjemy tą płytkę, następnie złożymy i jeszcze może wgramy komunikaty w języku polskim. Więc widzimy się jak już wymyję tą płytkę. I teraz pozostaje najtrudniejsza rzecz. Wytarcie matrycy. Do tego potrzebujemy specjalny preparat. Szmatki. Wszystko musi być czyściutkie. Czyścimy. Najmniejsza odrobinka kurzu będzie widoczna jak włączycie kamerę, więc tam nie może nic kompletnie. Cały czas tłuste. Każę Wam, jak wyczyszczę, jak to powinno wyglądać. Prawie ideał. Mówię prawie, bo zobaczcie. Już jest niby czysta. Ale tam taki odrobinek kurzu jeszcze jest. Widzicie? Minimalne. idealnie przejrzyste. W innym przypadku ten kurz byłby widoczny. Dobra, montujemy. Dopiero właśnie możemy przykręcić nasz obiektyw. Jeżeli chodzi o składanie czegoś takiego, nie trzeba nic podpisywać, bo zobaczcie. Tutaj mamy wszystko podpisane. Tutaj w tym miejscu jest napisane earcard. Tutaj macie napisany mikrofon. Następnie tutaj macie od diod ir I w tym miejscu zasilanie. Tak samo tutaj speaker, czyli głośnik. No i silniczki. Więc nie idzie się pomylić. No i dobra, kamera została skręcona i wgrałem już komunikaty w języku polskim do tej kamery. Więc od razu zobaczymy, czy będzie obraz prawidłowy na komputerze. Podłączamy, kamera się uruchamia. Uruchamianie systemu proszę czekać. Komunikaty jak słyszycie kamera już są. Czeka na konfigurację. Tabel sieciowy został podłączony. Podłączona. O, i obraz już też jest na komputerze. Patrzcie, duży ekran. I tak to właśnie wygląda. Więc kolejna kamera naprawiona. W tym przypadku jeszcze prościej niż tamtą kamerę, co była zalana, a to wszystko dzięki termowizji. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!